Jak tam za piątek? A, no ja poszłem wczoraj na grzyby, no ale ich nie było. Dziwne, bo w sumie wczoraj były. No ale teraz nie było. A spodziewałem się, że będą. A jednak nie było grzybów. Mówił, że kiedyś będą. Nazywam się major Andrzej Piaseczny, a oto kolejny odcinek Ludowych Wieści. Dzień dobry, myli państwo. Heavy metal. W Bełchatowie służby bezpieczeństwa wykryły trzecie już ognisko muzyki heavy metalowej. Zagrożenie udało się zlikwidować, lecz nadal jest obawa, iż się rozpali, a za nim terror, mrok i nieczystość. Mój szaman, gdy uzdrawiał trędowatych, usłyszał przypadkiem jedną taką piosenkę zespołu dyskowego Turbogat. I nagle stracił całą swoją moc. Pierie stał, nawet czuć wstawa, że deszcz się zbliża. Całe szczęście wypalenie ogromnej ilości magicznego ziela sprawiło, że jest w stanie pierie wiedzieć najbliższe 5 minut, używając kurzych jaj. Budziem Barotsa z Turbogadem. Prawo 3 razy, w lewo 3 razy, w sim, w nierch. Turbogad, больше к нам не придет. Apeluję, jeśli państwo celowo lub przez przypadek znajdą się pod wpływem muzyki heavy metalowej, to proszę, aby jak najszybciej zgłosić się na milicję. Do symptomów należą m.in. mówienie od tyłu w języku aramejskim, szybki wzrost włosów oraz nierytmiczne tupanie stopą. Pierwszy grenaż, czerwony lew, robotniczy nasz, wielbicie. Świeć nam świeć, uśmieć krew, nasz socjalizm, to będzie cię. Wszystko zaczęło się, gdy czarny kot wyskoczył mi z saturatora. Nazywałem go Eddie, bo przypomina mi towarzysza Gierka. Zaniosłem go mamie, ona go wypchała i postawiła na mego ściance obok portretu towarzysza Gomułki. Wtedy zrozumiałem, że moje przeznaczenie jest czarne, jak Wołga, Gaz-21, którym był on wożony na wycieczki, gdy byłem małym dzieckiem. Czarna Wołga. Postrach naszego osiedla. Tata wielokrotnie przestrzegał mnie przed tym pojazdem. Szkoda, że nie przestrzegał mnie przed wujkiem Staszkiem. O czym to ja? A tak, pojazd zakupiony za środki rządowe. Wszelkie ślady zatuszowano, więc nigdy nie dowiemy się prawdy. Dlatego obstawiam udział Czechosłowacji, ewentualnie Maroko. Połączenie technologii komputera Odra 6 i lamp elektronowych EL34, produkowanych oczywiście przez Softek, pozwoliło mi dokonać przełomu w śledztwie i nareszcie poznamy tożsamość właściciela Czarnej Wołgi. Wprowadziłem wszystkie dane do komputera, dołączając nawet zeznania świadków, iż kierowca ma kopyta, czerwone rogi i ubrany jest w gumowe majtki. Czekamy teraz, aż nasza Odra to przemieli. To może w międzyczasie opowiem dowcip. Dlaczego solidarnościowcy nie pójdą do piekła? Bo taki raj by tam zaczęli budować, żeby diabli nie wytrzymali. Mamy wynik analizy. Tak więc z tym okropnym draniem, skurczybykiem i psisynem, do którego należy diabelska Czarna Wołga, jest towarzysz Leszek Mille. Oj, analiza się skasowała wraz z danymi i nie można już tego odczytać. To może opowiem kolejny dowcip. Przychodzi solidarnościowiec, Żyd i imperialista do baru, zaś barman się pyta: co podać, panie Krzeklewski? Przypominamy, iż dzisiaj przypada kolejna rocznica bardzo ważnego wydarzenia w życiu pierwszego sekretarza. Towarzysz Miller wieczór spędzał jak zwykle w lokalu gastronomicznym Mokry Rogal. Około 4 rano postanowił wrócić o własnych siłach do domu, zostawiając ochronę w barze.
Po kilku tygodniach pierwszy sekretarz wyszedł ze szpitala. Sprawcy, obywatela Leona Kulebiaka, nigdy nie ujęto. Ustalono tylko, iż cierpiał on na zaburzenia psychiczne spowodowane nawoływaniem zachodnich podżegaczy i prawdopodobnie popełnił samobójstwo po tym, jak uzmysłowił sobie swój podły czyn. Społeczeństwo okazało w tych trudnych chwilach solidarność najprawdziwszą, a nie tylko z nazwy, z pierwszym sekretarzem. Co miesiąc pod barem Mokry Rogal organizowane są miesięcznice, podczas których odbywają się inscenizacje tego nieudanego zamachu, aby pamiętać, jakie zło wypływa z kapitalizmu. Sekretarz Miller często uczestniczy w nich osobiście, odgrywając rolę samego siebie. To wielkie poświęcenie z jego strony. Należy mu się za to nasza wdzięczność i szacunek. Technologia. Wielkimi krokami zbliża się premiera najnowszego polskiego sprytnego telefonu. Borek 5S. Tym razem będzie oparty na komponentach z HRLD. I producent zapewnia, iż pożary w kieszeni mają zostać zmniejszone do minimum, zaś prędkość jednostki centralnej zwiększona o 3%. Tempo pracy znakomite. Wszystko działa. Drukarnia papierów wartościowych już drukuje talony na przedziału. Przypominamy o obowiązku rejestracji każdego telefonu na najbliższej komendzie milicji lub w elektronicznej międzysieci na stronie www.milicja.pl. Moja była żona, Helena Ligocka, zamieszkała przy ulicy Urbana 66. Trzyma w szafie dwa niezgłoszone telefony produkcji rumuńsko-węgierskiej. I taka osoba występuje o wyższe alimenty. Krążą plotki, iż na telefonie będzie zainstalowany Wilki z AM4. Niestety, ale ta gra nigdy nie powstanie bez jej głównego projektanta. Hasela Dawidowa. To był wielki człowiek, muzyk, wynalazca, socjalista. Nie wierzę, że rozbił się na swoim prototypowym motorze zasilanym węglem brunatnym. Uważam, że to konkurencja z Pegasusa 4. Chciała go wyeliminować. Całe szczęście został nam pan pierwszy sekretarz, który pomimo swojej wielkości i bycia czerwonym lwem jest jednym z nas. Centralny Urząd Komputeryzacji Miast i Wsi donosi, iż gra elektroniczna Wilk i Zając 3 jest popularniejsza nawet od święcącej ostatnio triumfy w Polsce Aldony Orłowskiej. Wielu towarzyszy zaprzestało pracy, gdyż są zbyt zajęci pogrywaniem w gierkę. Te kwestie poruszono na styczniowym plenum partii. Minister zdrowia Zbigniew Gołębnik stwierdził, iż gra ma negatywny wpływ na wydajność pracy zakładów wydobywczych i produkcyjnych, a także państwowych gospodarstw rolnych i zasugerował wycofanie produktu z rynku. Pierwszy sekretarz osobiście zajął się tym tematem. Towarzysz Miller przez miesiąc testował na sobie w zamkniętym pomieszczeniu zgubny wpływ tej niesfornej gry, po czym zakazał zakazu. Dlatego apelujemy, aby ograniczać pykanie w grę do 4 roboczych godzin dziennie. Wiemy, iż nie jest to łatwe, ale Polska Ludowa wymaga od nas poświęcenia. To jak, towarzysze? Pomożecie? Leszek, I have something for you. Prezydent USA Tom Cruise został przyłapany w wieloznacznej sytuacji z praktykującą w Białym Domu owieczką Dolly. Jego rzecznik nie potwierdza ani nie zaprzecza, zaś nasi korespondenci zdecydowanie potwierdzają. Be-
Wiąże się z tym kolejna historia. Grupa Amerykanów uciekła przed ich prezydentem, aby budować autostradę u nas. We Amerykanie always marzyliśmy, aby budować wspaniały socjalistyczny kraj. Poland, a nie te okropne kapitalistyczne Ameryka. Niech always żyje feste sekretarz i Red Lion. Otwarcie pierwszych metrów już we wrześniu. Polish dream is the best and I love it long time. My, zwykły lud, doceniamy, że jesteśmy doceniani i ufamy w prorządowe dekapitacje, dekompensacje. Co tu jest napisane? Deklaracje. Deklaracje. Deklaracje wynikające z prawdy. Bardzo dobrze. Dziękuję. Byłem kilka lat temu na misji w Chicago. Jak się okazało, bardzo wiele osób mówi po polsku. Najwyraźniej Amerykanie są pod wrażeniem naszych osiągnięć i uznali nasz język ojczysty za przyszłościowy. 2-0 dla nas. Jednocześnie Zarząd Dróg i Autostrad szykuje własne plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz, plany budowy dróg. A na wiosnę wyjdziemy z budową. Panie, miała być Pekin, a będzie autostrada. I to prosto do bankructwa. Bo ten odcinek połączy dwie polne drogi, na których nic nie jeździ. A utrzymywać to wszystko trzeba. Ekspansja naszych socjalistycznych misjonarzy na kraje Zachodu rozszerza swój zakres. W tej chwili działania skupiają się na Republice Federalnej Niemiec, Księstwie Francji, Wielkiej Brytanii oraz Republice Katalonii. Nauczanie ciemnych kapitalistycznych ludów o socjalizmie postępuje błyskawicznie. Przewidujemy w nieodległej przyszłości wybuch rewolucji na miarę tej październikowej. Pewne problemy pojawiły się na terenie krajów Beneluxu oraz Szwecji, gdyż wkrótce po przybyciu naszych misjonarzy wybuchły tam epidemie wirusa świnki. W tej chwili organizowana jest nowa brygada misjonarska. Jeszcze tam wrócimy, by ofiarować tym ludziom lepsze jutro. A teraz sponsor odcinka. Czy twoje życie przestało mieć sens? Nie widzisz wyjścia z obecnej sytuacji? Potrzebujesz pomocy? Mamy dla ciebie eutanazol w sprayu. Działa już 15 minut. Bez recepty, dostępny w każdej aptece. Satysfakcja gwarantowana. Eutanazol. Przed użyciem skonsultuj się ze swym lekarzem lub farmaceutą, gdyż eutanazol nieprawdowo użyty może nie zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. A dla dzieci eutanazol Junior. Chciałbym przeprosić widzów za reklamę produktu Eutanazol. Emisja powinna nastąpić wcześniej, a mianowicie po materiale o prezydencie USA i owieczce Dolly. Bardzo przepraszam za zamieszanie. Schowaj browarka. Cześć, tu Chorąży Warzycha i pokażę wam dzisiaj, jak wygląda dzień z pracy milicjanta. Zaczynamy o 11 rano od podbicia karty pracownika, a następnie udajemy się na apel prowadzony przez naszego ukochanego sierżanta. Po apelu zaczynamy prawdziwą pracę przy biurku o kawce i kilku sesyjkach Wilka i Zająca 3. Później wertuję scenariusze, które Ministerstwo Propagandy mi wysłało, a następnie... Czas na lunch! Cześć, tu kapłan Piłsudski i tu ja pokażę państwu, jak wygląda praca trzeciego oddziału specjalnego ZOMO. Dzień zaczynam o 5 rano i pierwsze co robię, to oczywiście podbijam kartę pracownika. Potem poluruję swoją pałę, bo musi być sprawna i gotowa w każdej chwili. Klepnę sobie jednoklubowy i zaczynam trening. Dzięki syberyjskim sztukom walki udaje mi się zachować równowagę pomiędzy socjalistycznym ciałem a socjalistycznym umysłem. Południe szkole nowych rekrutów, im wcześniej tym lepiej. Jeśli akurat w dniu dzisiaj wypada wizytacja z ministerstwa, to przygotowuję salę, a potem sprzątam po zakończeniu. Jako ochotnik oczywiście, dla dobra całego oddziału. W nagrodę dostaję pozwolenie wręczenia sobie medalu. A potem czas na... To moje. To ja jestem prawdziwym labradorem. A ja gram główną rolę. Bo twoja żona sypia z ministrem hazardu. A twoja z ministrem Kononowiczem, bo nadal myśli, że to facet. Wyobraźcie sobie świat, który nie tłamsi waszych myśli ani słów. Gdzie wolność jest niemalże namacalna. Gdzie przenika nas i otacza.
niezależna Polska w Unii Europejskiej i ważny członek NATO. Niemożliwe? Wyłączyć to! Wyłączyć to! W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele młodzieżowych grup muzycznych zdobyło spore uznanie zarówno słuchaczy, jak i partii. Żadna jednak nie zleciała tak wysoko, aby potem upaść tak nisko. Oto historia zespołu Turbogach. Relacje w zespole Turbogach opierały się na przyjaźni, braterstwie i wzajemnym szacunku. Muzycy nie pili wódki z nikim spoza grupy i zakładali komitety, aby przegłosować każdy pomysł. Tak było aż do czasów pierwszych sukcesów. Wraz z pieniędzmi wkradły się do ich kręgu osoby trzecie, tak zwani mąciciele. I już nic nie było takie jak wcześniej, zwłaszcza, że pojawiły się też nałogi. Leszek uzależnił się od hazardu. Każdą wolną chwilę spędzał w kasynach, grając na wszystkim, co było pod ręką. No, w cięższej sytuacji był Bogumił, który nie potrafił przestać jeść. Jego garderoba przed każdym koncertem była wypchana baleronikiem, kiełbaską śląską, smalcem i paprykarzem. Doszło do tego, iż jadał na scenie w trakcie śpiewania. Największy problem był jednak z Marianem, gdyż ten przestał jadać mięso i pić wódkę. Próbowałam wysłać go do znachorów, lecz nic z tego nie wyszło. Nić porozumienia w zespole została przerwana. Komitety za każdym razem zrywane były zasadą liberum veto, co potęgowało zgrzyty komunikacyjne. No, doszło do takiej sytuacji, że już każdy z nich podróżował swoim osobnym autosanem, a jak już rozmawiali ze sobą, to tylko w podziale pieniędzy. Po koncercie w Moskwie weszli do studia i próbowali skomponować utwory do drugiej płyty. Każda sesja kończyła się wielką bójką. Po roku starań muzycy mieli tego wszystkiego dość i każdy doniósł na każdego służbą bezpieczeństwa. Skończyło się to na rocznej odsiadce dla wszystkich muzyków. Sytuacja była jasna. Nie ma już Turbogacha. Jak potoczyły się losy muzyków po wyjściu na wolność? Marian złożył podanie do zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, gdyż widział w więzieniu skutki spotkań z funkcjonariuszami tej formacji. To było coś dla niego. Szybko awansował i dostał się do działu trzeciego specjalnego. Mięsa nadal nie je, ale wódkę już pije. Bogumił poczuł zew patriotyczny i zapisał się do PZPR, aby zostać działaczem socjalistycznym. Obecnie jest posłem na Sejm. Znany jest ze swoich prywatek, gdzie ani jedzenia, ani wódki nie brakuje. Zaś Leszek ustatkował się, ożenił się i ma trójkę dzieci. Nie gra już w kasynach, ale długi z dawnych lat pozostały. Często pracuje na budowie na akord, by je spłacić. Konsumuje alkohol naprawdę w dużych ilościach, ale jak twierdzi, niektórzy mogą pić. Potwierdzam. Czasami w stanie upojenia zerka ukradkiem na syntezator Unity 2000 i widać w jego oku tęsknotę. Nie tylko on zastanawia się, co by było, gdyby... W materiale zapomnieli wspomnieć, iż po rozwiązaniu zespołu założyłem solowy projekt pod pseudonimem Zemsta Kołsanek i nagrałem album Neonowy Dom. Wielki hit. Do nabycia w siedzibie głównej oddziału 3 specjalnego ZOMO. Ten system jest tak słaby, iż nawet ja wkradłem się do programu jak jeden z gości. Który? We wsi Antoszyce nietypowa sytuacja.
Kuria z rozkazu ministra sprawiedliwości nakazała przeniesienie lokalnego proboszcza do parafii we wsi Wiwiszyce. Było to spowodowane nietrafionymi, antysocjalistycznymi przemówieniami księdza. Milicja stawiła się u progu domu proboszcza, lecz niezorientowany lud przeszkodził w przeprowadzce. Nie odejdziemy stąd, dopóki sytuacja nie wyjaśni się. Nie może tak być, że Cięcie! Było blisko. Dzielna milicja wycofała się tymczasowo, gdyż lud nie był świadom, iż chroni wroga socjalizmu. Apelujemy, aby w żaden sposób nie bronić wrogów ustroju, ni partii. Sutanna to nie naga panna. Bez obawień jesteśmy w drodze. Zaprowadzimy tam ład i porządek. Osiągniemy to używając rekomendowane przez partię środki perswazji, pośredniej i bezpośredniej. 7 elitarnych funkcjonariuszy oddziału 3 specjalnego ZOMO poradzi sobie z każdym antysocjalistą. No i będzie nasz wierny T-55, Antek. Zyskał ten pseudonim podczas 3 stanu wojennego, gdy rozprawił się z rodziną antysocjalistów na placu Jaruzelskiego. To były czasy. Kto tam wkroczy, ten zginie. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. No dobra, to lecimy do mnie. Upewnij się, że major mnie prowadzi. I wstaw rodzinę do namiotu. Pierwszy sekretarz!